Wymyk. Kolejny obraz w reżyserii Grega Zglińskiego i kolejny w tym roku, w którym zobaczymy Roberta Więckiewicza. Film ukazuje historię dwóch braci, którzy są uczestnikami dramatycznego wydarzenia w pociągu. Od tego momentu ich życie nie będzie takie samo. Zobaczmy, co na temat filmu mają do powiedzenia jego twórcy. To jest film o facecie, 40-letnim, który w dramatycznych okolicznościach jest zmuszony do tego, żeby zerwać z siebie maski, które na siebie ponakładał przez całe swoje życie i żeby poznać i rozpoznać siebie takim, jakim on jest naprawdę. Ja szukam w filmie zawsze, staram się, żeby historie były uniwersalne. No tak, staram się, żeby były uniwersalne, w związku z tym patrzę, jestem ciekaw właśnie, kto jak reaguje, wszyscy. Czy według pana jest to film o tchórzostwie? Ja bym powiedział inaczej, wie pani. Ja bym powiedział, że to jest film o strachu raczej. Ja myślę, że wszyscy się boimy. Ten bohater rzeczywiście jest taki, że on się boi. On się boi żyć. Natomiast czy on jest tchórzem? No to ja bym się zastanowił, wie pani. Jak by pan określił relację pomiędzy pańską postacią a postacią Roberta Więckiewicza? Krótko? No, trudna miłość. Tacy bracia, którzy tak samo się nienawidzą, złoszczą na siebie, jak i kochają, tylko ta ostatnia emocja dosyć późno do nich dociera, kiedy postać Alfreda, czyli Roberta, już jest gdzieś zagnana w jakiś kozi zaułek, stoi, trudno jest mu się wykaraskać i wydobyć, a do mnie dociera już w momencie, kiedy mało czuję, także jest to taka trudna, braterska miłość. To jest tak intensywny emocjonalnie film, że zagranie tej całej palety emocji, które rozdzierają gdzieś tych bohaterów, którymi oni się emocjami, którymi się też obrzucają w takich niuansach, w niedopowiedzeniach, ja myślę, że dla aktora zawsze jest trudną rzeczą, żeby czegoś nie zdradzić, samemu nie odpowiedzieć na pytanie, bo na te pytania widz musi sobie odpowiedzieć. No, moja postać jest jakimś zaczynem do tego, żeby on zaczął się zastanawiać, że może troszeczkę za dużo udaje, a powinien coś robić, coś innego, zdjąć jakieś maski, może samego siebie. Jaką żoną jest pani bohaterka? Myślę, że ona jest taką bardzo... to jest fajne pytanie. Jaką żoną? Ona jest dobrą żoną, nieprzeszkadzającą w życiu męża i swoim. Taką żoną, która tak naprawdę zapomniała o swoich potrzebach. Niczego jej nie brakuje, ale to są tylko pozory. Oni się nie kłócą z Alfredem, nie mają problemów. Żyją sobie, on jej przynosi kwiaty, pewnie się kochają raz na jakiś czas. Alfred przechodzi innego rodzaju przemianę, innego rodzaju konfrontację ze sobą, konfrontację z własnym tchórzostwem. Viola przechodzi taką konfrontację z własnymi zapomnianymi marzeniami. Tragedia w rodzinie gdzieś tam uruchamia emocje skrywane, uśpione przez lata. Dlatego myślę, że każdy odnajdzie tam kawałek siebie, każdy będzie mógł spojrzeć na siebie, w głąb siebie, oglądając ten film.